Czołem ludziska, ja się nazywam Staszek Igraszkowski, a przed wami 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors, czyli pierwsza odsłona cyklu Zero Escape, The Nonary Games. To co mam teraz odpalone jest remasterem wersji z 2009 roku. Widzicie dewelopera tam na dole, po lewej stronie, prawda? Spike Chunsoft. Dokładnie to jest ten sam twórca, który rok później, bo w 2009 roku został wydany ten oto produkt, bo rok później został wydana Danganronpa. Jest to również gra, która zebrała sporo nagród. Jest bardzo uznawana w środowisku, jeśli chodzi o bardzo dobrą visual novelę, mieszającą też elementy escape roomowe, gdzie mamy 9 osób, które w 9 godzin prawdopodobnie będą musiały przejść przez 9 pokoi, tak zakładam. Jedyne co jeszcze wiem o tej grze to tyle, że jest jakiś gość, który nazywa się Zero i on jest tym mastermindem tego tutaj miejsca. Więc jest to znowu coś, co pobudzi mnie pewnie do tworzenia teorii, do tworzenia a co jeśli, być może jakieś medium blasty zajdą. I też jest tutaj kwestia prawdopodobnie tych zabójstw, które są charakterystyczne dla tego twórcy, że zawsze wymyśla jakieś gry, które kręcą się wokół jakiegoś morderstwa, zabójstwa, czy wrzuca tę osobę po prostu gdzieś w jakieś pokoje, w jakieś rezydencje i ich powoli tam, sami się powoli mordują. Jestem mega ciekawy, bo nic o tej grze kompletnie praktycznie nie wiem, oprócz tego, co teraz wam powiedziałem, i tym bardziej mnie to ekscytuje, tak? I co chwila mi się tu włącza jakiś trailer, jak się nie rusza, więc wybaczcie, jak trochę ekran będzie migał, ale nie wiem, no cały czas mi się jakiś chyba intro próbuje włączyć, jak jest brak ruchu. Więc, szanowni państwo, nie ma polskiego języka, ale za to jest moja gilda skrybów, która tutaj została zapowiedziana wcześniej, że słuchajcie, czy jesteście gotowi na to, żeby podjąć wyzwanie, bo ciekawostka taka, gilda skrybów, czyli moi tłumacze, byli powołani po to, żeby tłumaczyć Dangana, żeby zagrać w Danganronpę pierwszą. Otóż się okazało, że Monorynka zrobiła polskie tłumaczenie i już, proszę bardzo, nie trzeba było, tak? Więc to będzie też właśnie chyba ten właściwy test dla gildy skrybów, jak oni poradzą sobie z tłumaczeniem Zero Escape. Tak, więc polski język będzie włączyć sobie napisy. Gra ma pełny voice acting, ten remaster ma pełny voice acting postaci, więc nie będzie mojego voice actingu postaci. Na to musicie poczekać, aż zaczniemy grać w Dangana V3. Przy okazji nie planuję ani Island Mode'a, ani czegokolwiek innego z Dangana 2, gdybyście przy okazji mieli okazję czy ochotę znowu o to spytać. Nie planuję, czekam na V3. Może po drodze jeszcze obejrzę anime Danganronpa 3, ale to nie jest istotne, chociaż to ten sam twórca. Szanowni państwo, też wiele osób mi tę grę polecało, więc przede wszystkim bardzo wielka prośba, tutaj już moderatorzy będą wyczuleni, zero spoilerów. Możecie komentować, możecie oczywiście razem ze mną rozkminiać, do czego mocno was zachęcam przy takich produkcjach. Natomiast jeżeli grę znacie, trzymajcie jak najbardziej gębę na kłódkę, że tak to potocznie, kolokwialnie powiem. Starajcie się nic nie zdradzać. Chyba, że no, czasami będziecie chcieli coś tam delikatnie skomentować, bądź coś podpowiedzieć, może jakieś dobrą poradę mi rzucić, to z wielką chęcią, żebym dobrze się, że tak powiem, wkręcił w ten tytuł. No bo po tym, co powiadaliście i to, co słyszałem, to widać, co też po recenzjach na Steamie, to te pierwsze gry Zero Escape'owe są podobno bardzo, bardzo dobre. Trochę jest inaczej z trzecią częścią. To już tam różne kwestie i różne opinie słyszałem, ale chyba nawet Spike Chunsoft nie tworzył trzeciej części. Jakiś inny chyba twórca zrobił Zero Time Dilemma, ale to nie będziemy się na razie w to zagłębiać, bo to będzie długi wstęp wszedł, ale przede wszystkim żadnych spoilerów. Możecie wysyłać fanarty. Fanarty dla staszka@gmail.com, tak brzmi mail. Jak najbardziej, gdybyście chcieli, proszę bardzo. A my rozpoczynamy, klikam start, już pokażę wam, co jest w opcjach. W opcjach sobie gra też ładna muzyka, jak widzicie. Biorę oczywiście angielski, spoken language. I jeszcze raz to wyjaśnię, bo w Danganie też o to pytacie, dlaczego tak mam. Kursor był normalnie, o co chodzi? Coś się zmieniło. Dlaczego nie japoński? Bo być może japoński byłby lepszy. Otóż, szanowni państwo, niektórzy z was słuchają gameplayu, szczególnie jak jest visual novela, tak? Więc często można sobie gdzieś tam zminimalizować, czy słuchać w tle. Więc jak będzie voice acting angielski, to wiele osób zrozumie, nie musząc patrząc na ekran. Natomiast japońskiego nie zrozumie. I ile osób w porównaniu z japońskim do angielskim ze słuchu jest w stanie zrozumieć, co mówię, prawda? Dlatego zwykle w takich grach wybieram angielski voice acting, żebyśmy mogli wspólnie zrozumieć na słuch również, co postacie mówią. I to jest główna zaleta tego języka. Tymczasem naciskam już start. Creating save data. Dobra.
Click to save. Co już? Jeszcze zacząłem. Aha! 30 slotów do zapisu. Okej. Okay. Czy chcę tu zapisać? Oczywiście, że tak. Prolog. Finished saving. Okej. Okay. This game is fiction. All names, characters and incidents portrayed in this production, bla bla bla. There are two modes of play, novel and adventure. You can switch pomiędzy nimi. Napisy nadrobią, mam nadzieję, ten wstęp. A my tymczasem oglądamy jakieś intro. 9, 8, 7. Do czego jest to odliczanie? Mam nadzieję, że tu nie będzie jak z Danganem, że będą jakieś copyrighty na... na fragmenty muzyki, czy na fragmenty obrazu, bo no pierwszy Dangan dostał strasznie po dupie po tym. Wszystkie egzekucje powoli mi wykluczali. To jest Titanic? Wow, okej. Okay. W ogóle pierwotnie gra wyszła na Nintendo DS-a, więc to jest remaster z Nintendo DS-a, jak dobrze kojarzę. A loud noise startled Junpei awake, and his eyes snapped open. Junpei! What the? As they adjusted to the light, he realized that he didn't recognize his surroundings. With a crack, Junpei's head connected with something... metal. He rolled over and threw out his hand to steady himself, but he found himself groping at empty air. What? Whoa! His balance lost and his still fuzzy mind struggling to understand what was going on. Junpei tumbled down to the cold gray floor. No nie, niektóre rzeczy będę widzę jako narrator, będę musiał tutaj czytać, ale okej. Okay. Ouch! God damn it! Ah, what the hell? A bed? I fell pretty far. That really hurt. Damn, my eyesight's kind of blurry. Must have hit my head. No, wait. That's not it. An earthquake! But it's shaking too fast for that. Anyway. Where am I? Już wygląda jak jakaś zagadka tam na górze. Wait, it stopped? Jesteśmy na statku podczas jakiejś eksplozji? Okej. Okay. What's that sound? Ja tam nic nie słyszę jeszcze. That's... Może to Morse jest? Five. To na pewno. What's this five mean? I czemu nie dziewięć? W ogóle tak pierwsze, co mi przyszło do głowy, myśląc o tym, że tu mamy do czynienia z trzema dziewiątkami, w sumie taki jest tytuł, 999. Jakby to obrócić do góry nogami, mamy 666, czyli jakby odwrócony diabeł, odwrócona liczba diabła. Czy to ma znaczenie? Nie wiem. Ah, it won't open. What's this? Is this keeping the door shut? Hey! Hello? Is anyone there? Open the door! Czyli w każdym razie Junpei to jest nasz główny bohater. Huh? What the hell is this? A watch? It doesn't look like one. Five. That's the same as the door. What? How do I take this off? Czyli ja mam liczbę numer 5, mam przypisaną liczbę, cyfrę w tym przypadku, cyfrę 5. W sumie tak, dziewiątka to jest największa cyfra również, tak? Maybe pushing something on this will work? Nothing. Damn. Guess I'll have to force it off. No good. This stupid thing won't come off. What the hell is the deal with this thing? Where am I? And why the hell am I here? Why? What the hell happened to me? Też mam, zadaję sobie to samo... Wow! My head. I zadaję sobie to samo pytanie, czy tam nie widać było przypadkiem jakiejś... postaci?
zakapturzonej, z jakąś dziwną maską. Zresztą to z okładek kojarzę tę postać, więc teraz mam wrażenie, że właśnie ją widziałem. Huh. This is... Hold on. Am I on a ship? Oh, no shit, Sherlock. I can't see anything. If only it wasn't so dark outside. Huh? Oh. What the? Oh, you gotta be kidding me. What the hell is going on here? What? What the hell? God damn it! Hey, anyone? Is anyone there? Mam wrażenie, że w ogóle znam głos tego voice actora. Come on, if you're there, say something. It's not stopping. Not good. Not good at all. Okay, I need to find a way out and fast. Seek a way out. Okej. Okay. Third class cabin. Dobra. I co? I teraz mamy jakąś zagadkę, rozumiem, żeby jakoś uciec. To jest pokazane jak kamera? Okej. Okay. Operations during an escape. During an escape, you are restricted in an area. Your goal? Search around and then to uncover how to unlock the door, jak w escape roomach. There are items and hints in the room that will help you escape. Use the cursor to select a location you find suspicious to search the room. Use left bumper or right bumper to walk around the room. Left stick controls. Move the left stick during an escape to use the cursor. Press X to speed up the movement, press A to search where the cursor is placed. Okej. Okay. No czyli standardowo jak w Danganiku, czyli muszę... Aha, a to jest jakieś zoomowanie w ogóle. Dobra, about items. Once you've obtained an item, you'll be able to go to the item screen. Pressing Y will take you to the item screen. Coś właśnie zdobyłem. Note from bulletin board. Która musi coś oznaczać. Search. The notes got... Okej, mamy triangles in red and triangles in blue. I to jeszcze jest jakby konkretna jakby kolejność pokazana. Dobra. Czy search tak naprawdę to jest, jak w sumie to nie search, tylko nie wiem, look albo command, tak? Combine? Nie ma z czym na razie tego połączyć. Investigate with an item. The item visible in the lower left is the item currently in hand. When you close the item screen, the last selected item will be in hand. If you hold an item while investigating the room, you may trigger a reaction. Try switching out items in hand and search different places. Press up to quickly change between items. Na razie mam tylko jeden przedmiot, więc nie za bardzo mogę go zmienić. No dobra. A bulletin board, there is nothing on it. Dobra. O, zdobyłem picture frame. Dobra, search. An old picture frame, there is a picture of a ship in it. There is screws keeping the back on. Okej. Okay. Czyli potrzebuję w jakiś sposób odkręcić prawdopodobnie śrubki, tak? No dobra, zobaczmy. Doesn't seem like there is anything hidden on the sink. There is the only this is the only drain in this room. Aha. There is a towel next to the sink. Dobra, ale nie wiem, czy jest do czegoś potrzebne. This is, as far as I can tell, a pole that is attached to the bed. Dobra. Okej, okay, ciekawe, czy są jakieś inne jeszcze jakieś elementy. Widzę... Dobra, there is nothing on top of the shelf. Ciekawe jest to, że tutaj nie ma czegoś takiego jak zaznaczanie czy podkreślanie elementów, tak? Item. Dobra, tu możemy zrobić item. Tu możemy wejść do menu. Mamy flow, save i map. Aha, pokazuje mi... Dobra, pokazuje mi jak jestem ustawiony, tak, gdzie jest kamera. Okej, okay, spoko. Speed up, item, file, calc, flow, save, menu. Aha. Czyli tutaj mam, okej, okay, save slot. Click to save. Tutaj mamy prolog, no dobra, zapiszemy. Okej, okay, czy zawsze można sobie gdzieś tam zapisać pytanie, co to są te trzy znaki, sześć znaków zapytania jest na górze jeszcze, tak? No dobra, mamy file. Tu nic nie daje na razie. Tak, próbuję sobie ogarnąć. Y to jest combine, dobra.
I tu mamy Save Calc Menu Item, tak? Czyli w sumie tu jak wejdziemy do Items, to tu mamy... Nie to. To w sumie menu, pod selectem mam menu. Dobra, mam jakiś kalkulator, może będzie potrzebny. Flow. Co to jest flow? O! 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 Bo ta gra ma różne zakończenia ogólnie, nie? Więc może to o to chodzić, że tutaj będziemy mieli... Mamy możliwość osiągnięcia różnych zakończeń. Dużo jest bad endingów po drodze podobno do zdobycia też, więc mamy... Mamy też do zbierania zakończenia. No dobra, trochę odszedłem. Tu sobie płynie woda. Water just keeps pouring through the window. It's like a waterfall. I don't think shoving something into the window is gonna stop the water. In other words, if I don't wanna die, I need to find a way out of this room. I have to figure this out. Nie wiem, czy ta, w sumie ta woda się wylewa stąd, czy się nie wylewa. Ciężko powiedzieć. There is a pair of simple chairs next to the table. The water is already up to the chair. Okej, okay, czyli jednak się wlewa. That's a table. Water is pouring onto it like a little waterfall. I don't see anything useful there. Jestem ciekaw, być może tak, jest tak, że na przykład osób na tym statku jest bardzo dużo, ale tylko ci, którzy będą w stanie uciec z tego pokoju, coś się stanie, tak? 9 osób może tylko będzie w stanie uciec. Dobra. Mogę obracać tak, ale mogę dać lewym bumperem i prawym bumperem. Tu mam jakiś czajnik. Elementy zagadkowe są tutaj, więc mi się podoba. This is the door to the stove. Well, it opens easily enough. Sure wish the door to get out of here was that easy to open. O, no i patrzcie co mamy. Screwdriver. A normal screwdriver doesn't seem to be anything special about it. No i bardzo dobrze, ponieważ... Ło, to można obracać w trójwymiarze. Ło. Okej, coś nowego odkryłem. Dobra, jak mogę się przełączać? Combining items, no właśnie chcę to zrobić, ja mam przełączyć na inny obiekt od razu. Select combine on the item screen to combine two items. If the two items can be combined, you will receive a new item. If they cannot, then nothing will happen. Try out different combinations of items you find in your search. A screwdriver, huh? Wonder why that's here. To zaraz się przekonamy. Dobra, czyli tak, żeby wejść do przedmiotów, to jest Y, combine. Dobra, i combine with to. Okay, well, the screwdriver got those screws off easily enough. And here is the picture. Picture of an old screw. O, właśnie, coś tu mamy, tylko obracanie tym jest dziwne, muszę wam powiedzieć, więc wybaczcie, że będę trochę miotał się, ale mega dziwnie się obraca tym. Nie można obrócić tak po prostu lewo-prawo. Dobra, udało mi się zrobić to tak. Czyli wychodzi na to, że mamy tutaj pokazane kolejność. I wychodzi na to, że mamy tutaj coś takiego... Czemu jest jeszcze czerwony i niebieski? Moje ulubione kolory jak najbardziej. Patrzę na tę notatkę obok. Ale to może oznaczać, że kod do wyjścia to jest 7, 4, 6, 3. Jeśli dobrze to czytam. Czyli co? Bierzemy sobie ołówek i robimy notatki. Czyli tak, 7, potem mamy 4, potem mamy 6 i potem mamy 3. Sprawdzimy jeszcze raz, wydaje mi się, że tak. Tylko czemu kolory są jeszcze do tego? No tak, i tu mamy nawet jeszcze napisane, gdyby nie można było zobaczyć. A, to dobrze, że jest napisane. So someone wrote a bunch of numbers and symbols on the back of the picture, huh? Okej. Okay. Dobra. A co z tym czajnikiem? O, mogę podnieść? O! Well, let's see if there is anything in here. Huh? Looks like there is. Proszę bardzo, a key. Yeah, there is a little blue key on the bottom of this pot. Odd. Okej, okay, mamy kluczyk niebieski. The key is pretty small. Definitely not for a door. What is it for, then? This key is blue. Is it supposed to open something else blue? Zobaczymy. Czy coś jeszcze jest w środku? Nothing in here. I'm looking at a pot lid. There is an old pot on top of the stove. Dobra. Tu jest jakaś... No właśnie, patrzcie, mam jakąś teczkę. No dice, it's locked tight. Let's see if there is anything in the keyhole. O! Okej, no to w sumie wszystko się było... zgadzałoby. Looks like I've gotta put the key into the keyhole in order to enter a number. Dobra, czyli co, możemy włożyć ten kluczyk? All right, let's see what happens if I put this blue key in the keyhole.
And nothing. I guess I'm gonna need some sort of coach for the dial. Minigames. During an escape, your investigation may trigger one of several minigames. All operations for the minigames are done by using LS, czyli lewy stick, left stick and A. Some minigames will require you to manipulate something, while others will only require you to apply the right object or press the right thing. Operation instructions. Pressing the dial will cause it to move to the next number. Enter four numbers this way and then press the key. If the numbers are correct, it will unlock. No to jedziemy, proszę bardzo. Czyli tak. Siódemeczka, potem czwóreczka, potem szósteczka i trójeczka. I co? Nie? Damn it! Open, you stupid thing! I don't think it's gonna open if I whack it on the wall a couple times. Might make me feel better. Not gonna help though. Alright, Junpei, don't freak out. Keep it cool and look around for some more clues. No dobra, to w sumie jest ciekawe, bo coś musieliśmy w takim wypadku przegapić, nie? Coś jeszcze mi brakuje, czego dlatego te kolory jeszcze były niebieskie, czerwone, nie? A za zasłoną coś jest? No właśnie. O kurde! Aaa, tu jest jeszcze... No tak! Czerwona! Okej. Okay. That's just like the blue briefcase. Yup, there is a lock on this one too. And it's not opening. Okej. Okay. Dobra. Czyli potrzebuję czerwonego klucza i czerwonego kodu. A zatem to nie jest takie proste, jak się wydawało. It's a closet. Wieszaczki. There are some hangers on the pole. Ale nie mogę zabrać wieszaków. Dobra. Okej, okay, czyli tutaj mamy po prostu jeszcze... Dobra. Czerwoną jeszcze, czyli muszę znaleźć chyba więcej symboli. I can keep looking till the cows come home. And I'm gonna find up here... All I'm gonna find up here is that pillow. Damn it! Isn't there anything else I can use? Się okaże. There is a blue briefcase on top of the bed. A na górze coś jest? There is a pipe at the other end of the bed. There is nothing up top. Okej, okay, czyli nic tutaj się nie da. I can't see the bottom of the ladder. Oh man, the water's already up to the bottom of the bed. I've got to hurry this up. Okej. Okay. No dobra, patrzymy dalej. Co my tutaj mamy? Mamy narysowane 5. 5. 5, huh? What does that mean? Nie mam pojęcia. Tutaj mamy też coś. I guess that's a lever, huh? Maybe if I pull it... Well, it looks like pulling on the lever just makes a weird noise. Great! The light's still red and the display hasn't changed. Damn it! Why the hell isn't this thing opening? No i mi się tu trzeba jakąś kartę zeskanować, może dopiero potem coś się stanie. The groove on the side of this thing looks like it's made to have a keycard swiped through it or something like that. No właśnie. Maybe if I can find a card, I can unlock this thing. No dobrze, mam tę piąteczkę. Somebody's painted a big red 5 on the door. Pytanie brzmi po co? Nie mam pojęcia. Dobra, zobaczmy co jest z tej strony. Ale tu już chyba obejrzeliśmy wszystko. Chyba, że na tej części łóżka coś jeszcze jest. Well, I can reach this bunk. Might as well look through it. Huh? Damn, nothing here. Dobra, a tu? O, proszę bardzo, może coś będzie. Jest coś. O, proszę, tego mi brakowało. Memo from bed. The notes got figures in blue and figures in red. There is an arrow that goes all the way across the paper. It's red under the red symbols and blue under the blue ones. Myślę, że trzeba będzie je połączyć. Zobaczmy, combine. Spróbujmy z tym. Nie można tego połączyć. Okej. Okay. Ale przynajmniej wiemy jedno, że jakby te kartki trzeba będzie faktycznie ze sobą połączyć, a zatem to, że tam było 7-4, to oznacza, że 7-4, które tam znaleźliśmy. Okej. Okay. Potrzebuję w takim wypadku przejść przez inny przedmiot. The note from bulletin board picture. Okej. Okay. I can't bring myself to call this a bed. It feels like a board with a sheet on it. It's pretty flat. Dobra, ale ja bym chciał tutaj te items zobaczyć. Także mam to. I teraz mogę sobie sprawdzić, jak jest ten drugi.
Dobra, bo to na dole to jest ten 7,4 i tak dalej, więc tak naprawdę musimy brać 7,4 z jednego. Czyli tutaj mamy teraz 0, potem mamy 2, potem mamy 8 i mamy 5. I teraz muszę tylko to połączyć parami i będzie dobrze. Dobra, czyli tak, od 0 zaczynamy od niebieskiego. Czyli to jest blue, a to jest red. Dobra, okej. Okay. Zrobiłem sobie notatki szybkie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej, okay, no to teraz chyba wiem już, jak otworzyć. A co też to jest? Tu jest jeszcze coś. O kurcze! Tu coś jest. Proszę bardzo, dostałem czerwony klucz. Okej. Okay. A small red key. A to jest jakieś lustro to jest? Oh, what's up with my face? I look like a zombie. Man, what the hell happened to me? How did I end up here? I left work, headed back to my apartment, and... Oh, flashbacky? I'm back. Not like anyone will respond. Man, work was rough today. Huh? A breeze. Huh, that's weird. Did I leave that open? Everything looks okay. I must have forgotten to close it. What? No właśnie. Postać w masce i czarnym kapturze. Who were... Gaz usypiający. I can't... Ta. Consider this a privilege. You have been chosen. No niesamowite. Już po prostu jaram się. You are going to participate in the game. Jakby właśnie jestem. Partycypuję w grę. The memory game. Ooh. It is a game where you will put your life on the line. Super. That's right. That guy with the gas mask. That son of a bitch must have taken me here. When I get my hands on him... Well, I guess there's no way to know if that was a man or not. Just who was that? No właśnie. They said, you have been chosen. What the hell is going on? Why me? You are going to participate in the game. The memory game. It is a game where you will put your life on the line. The nonary game? Huh. What the hell is a nonary game? God damn it! No dobra. Nie mam pojęcia, czym jest nonary game. To widocznie rzeczywiście był... Po prostu, bo to było lustro. A więc, szanowni państwo. Chyba to mamy. Tak mi się wydaje. Wiadomo, na początek musi być jakaś łatwa zagadka. Ale, no właśnie, czyli tak, to jest niebieska. Więc musimy zacząć od 0... Tak. Jeszcze raz. 02 63. Zobaczmy. Oh yes! Alright, let's see if these numbers work. A turn of the key and hey, looks like it's working! Yes! Alright, let's open it up. Okay. Yes! Aha, czerwony notatnik, brakuje niebieskiego. It's opened. Looks like there is something in here. What is this? A file? File screen. If you find any documents or notes during an escape, the information contained in them will be available on the file screen. Press right to open the file screen. Alright, let's see what's in this file. Huh, digital root. Let's see here. Compute a digital root with the following steps. First, add all the numbers in question to one another. If you end up with something greater than a single digit number, add the digits to one another. For instance, if you have a double digit number, add the number in the tens place to the number in the ones place. No, rozumiem, tak? Okay. Keep adding digits in this manner until you have a single digit answer. That final single digit is your digital root. Example, the digital root of 678 would be
Six, no tak, czyli pokazuje nam, czyli musimy zawsze sumować cyfry i wyjdzie nam 3. Therefore, the digital root of 6, 7, 8 is 3. Example, digital, no to rozumiem, 1 plus 0, 10, 1 plus 0, 1, okej, okay, rozumiem. Therefore, okej, I see. So I just keep adding numbers until I get a single digit number. Oh, looks like there is something on the back of this thing. A notebook, a pen, a calculator. And a stack of key cards, huh. Okej, okay. Stack of blue key cards. Pytanie, czy mają szóstki, czy mają dziewiątki? Looks like some key cards. There is a number of written on each card. 6, 7 and 8. Does that mean something? A, na początku mieliśmy też, prawda? Poddane, że suma cyfr 678 to 3 było chyba, tak? Jak dobrze pamiętam. No dobra. Okej. Okay. New material has been added to the file screen. Calculator. Press left to open the calculator screen. The calculator can also calculate a digital root, which will be important to the progression of the story. I faktycznie mamy tutaj, okej, okay, no to 1, 2, 3, 4, digital root, 1. Czyli samo to liczy, nawet nie musimy tego liczyć, ale widzę, że mam tutaj dużo zabawek, okej. Okay. I tutaj mamy, o proszę bardzo, to są jakby te wszystkie file screens. O, escape tips są nawet. About digital roots. No dobra, czyli tu mamy jakby, okej, okay, powiedziane, czym to jest. Hint? Okej. Okay. Off. Dobra. Controls, escape. Dobra. Move, czyli mamy tu różne takie rzeczy. No dobra, na razie będziemy może tego przeglądać. Zostawimy sobie to na razie. Okej, okay, dobra, to czekajcie, bo teraz mamy jeszcze do ogarnięcia czerwoną skrzynkę, czerwony NSSR, czerwoną teczkę czerwoną. I guess I'm probably gonna need a key for this lock before I can put it any put in any numbers. No to już. Szukamy tutaj czerwonego klucza. Alright, let's stick that red key in there. It's not opening. In fact, it's not doing anything at all. Well, alright, I take that back. I guess I can move the dial now. So it looks like I'm gonna have to put in the right numbers and then turn the key. I do that, this thing should pop right open. Let's give it a shot. Spróbujmy. Czyli tutaj będzie tak naprawdę 7, 4, z połączenia tych dwóch, 8, 5. 8, 5, dobra. Cyk. Voila! Yes, I unlocked it. I nie będzie pewnie niebieska, tak? Książeczka? Nie. Coś zupełnie innego. Stack of red key cards. These look like key cards. There is a number on each one. 1, 2, 3. 6, 7, 8. 1, 2, 3, czyli 4, 5. A nie no, 4, 5, 6. 4, 5 brakuje. 6 i 9 jeszcze, nie? Dobra. Okej. Okay. W porządku. No jest to ciekawe. Digital, root digital, dobra, ale po co mi ten root ogólnie? No dobra, zaraz zobaczymy. Tu mam też piątkę narysowaną, tak? Gdyby było brak jakiejś cyfry. Dobra, zobaczmy co się wydarzy, jak tutaj postaram się użyć tego przedmiotu. The cards with numbers on them. I'm pretty sure this is where I'm supposed to use them. Alright, let's slide these cards and see if they work. And huh, it's not working. Why? Damn it! No, no, that's right. I still have cards I haven't used. Okay, ale widzicie, czyli on wpisało 1, 2, 3 po kolei. Może te karty służą do tego, żeby w ogóle wpisać wynik. Być może. Zobaczmy, co jest tam, jak pisze 6. Damn it! A czego tylko jeden wpisał, a nie 3 wszystkie? Not again. There aren't any more cards in here. I've only got one other hint. Of course, the files. The file said something about a digital root. A digital root, the digital root, huh? What am I supposed to do if there is a 5 on that door? Do I have to get the digital root of 5? I'm not really sure about this. And whatever... Ah, whatever, it's worth a shot. Let's see if this works. I'll just slide the cards that give me the digital root of 5 through the reader.
Operating instructions, ok, czyli muszę tak dobrać karty, które mam, żeby ten digital root był, kurczę, nawet nie wiem jak to tłumaczę, przetłumaczą na polski, digital root, ale to jest jakiś cyfrowa podstawa? No nie cyfrowy korzeń, kurczę. W każdym razie musimy tak stworzyć z tych cyfr jakąś liczbę, żeby dało to digital root o wielkości 5. Czyli na przykład gdybyśmy chcieli zrobić coś, to na przykład 14 łącznie, nie? Suma 14, wtedy da nam to 1 plus 4, albo suma 23 da nam to, prawda, 2 plus 3 będzie 5. Ok. Use left stick and A to select three cards. The digital root of the selected cards will be displayed. Selecting reset will deselect all currently selected cards. After you've selected three cards, use left stick and A to select the device. No dobra, ale to ja sobie to muszę... Czekać, czy jestem w stanie sobie to w głowie ułożyć jakoś? Chcielibyśmy stworzyć liczbę 14 z trzech kart. Czy jesteśmy w stanie? To pomyślmy na gorąco, tak? Wy też możecie kminić razem ze mną, może jest kilka rozwiązań. 14 jestem w stanie. 6 plus 8 to jest 14, więc można... Dobra... 2 plus 16 to będzie, 1 plus 4 plus 8 to będzie 12. Kurczę, 14 nie jest tak łatwa, może 23. Czy możemy stworzyć z tego 23? 6 plus 7 plus 8 to nam daje 21, nie do końca. Dobra, 1, 2 plus 3 daje nam ogólnie łącznie 6, więc nie za bardzo to zadziała. Albo 5 plus 10. Nie, 5 plus 9 bardziej by było, ale też się nie da. 5 plus 9, żeby było 14. Dobra, 4. No dobra, musimy szukać tak, żeby stworzyć moim zdaniem 14. Do 8 musi być... Czyli tak, jakbym chciał wziąć 8, to muszę jeszcze stworzyć 6 z dwóch liczb. Z dwóch cyfr, ale nie jestem w stanie stworzyć 6. Gdybym chciał wziąć 7, to żeby stworzyć 14, muszę stworzyć 7. 1 i 6, słuchajcie. A co powiecie na 1, 6 i 7? Proszę bardzo, nawet mi od razu mówi. No, i teraz jest good. Jak to teraz potwierdzić? Alright, I think this is gonna work. There we go, that's a new noise. Huh? Did I just unlock? Did it just unlock? Well, that light was red and now it's blue. No doubt about it. Czerwony i niebieski w tej grze są kolorami, widzę, podstawowymi. Jest super, idealnie kanałowo. There is nothing keeping me in here now. Time to go. Otwieramy. Oh yes. I woda się nie wylała? You found it. Wow! Ah! Ah! Ow! Ah! My head. Wait, is it over? Whew. That felt too much like being flushed down a toilet. Damn. Well, better than drowning, I guess. Am I in a hallway? Oh. A door. Another door. Damn this water. Ugh. Let me go. Huh, yes. It opened. Wait, what the hell? Ładnie tu. This is the inside of a ship? Well... Yeah, that's what I thought. This is totally a... Wait, what the hell? A wave? Uh-oh. Oh, shit! Shit! Okay, I gotta get out of here. Sea deck. B deck. Hurry, hurry! A deck's next. What? Oh. People. A lot of people. Jestem ósmy. Na razie widzę, że jest nas ośmioro. I guess it's another one of us now. A dancer? No, I'm not. You better get moving. Oh, well, okay then. Silver hair? Huh? One of us, huh? What? Nothing.
Going up won't do you any good. There are two doors, but neither of them will open. Wait, hold on. The doors won't open? Come on! Aren't you coming? You gotta hurry! That's nine of us, then. All of the cards are in hand. Wait! They're gone. Just what is going on? There's an old man like a lion, a girl with pink hair, and a prince, and I have no idea what they're talking about. To jest bardzo elokwentna dyskusja. What was that all about? Hey! What the hell are you just standing there for? Didn't you hear him? The doors on A deck are no good. We gotta check the doors on B deck. Got it? Now go! Oh. Hey, man, that was dangerous. Huh? Four? And this one says... Five. They're the same. The room I woke up in had a number on the door just like that. You too, eh? My cell was the same. A number upon the door. I opened it, ran down the hallway outside, and found myself in a rather grand room full of stairs, as I suspect did the rest of you. Me too! Same for me. There was a door with a number on it. Yes, we all saw the same thing. That's not important. We need to hurry. You think I don't know that, lady? Open! Damn it! Not opening. This damn thing won't even budge. Out of my way. Podoba mi się, że te postacie faktycznie się animują. A body slam from a guy that big didn't even budge it. There must be some other way. No tam jest jakiś znowu czytnik. Jest czwórka i piątka, łącznie dziewięć. Może pięć osób ma pójść w lewą stronę, a cztery osoby mają pójść w prawą stronę, skoro jest nas dziewiątka. Chociaż mam wrażenie, że była nas ósemka. Było cztery osoby schodziły z jednego piętra, trzy osoby z drugiego piętra, to daje siedem, ja jestem ósmy, to gdzie jest dziewiąta osoba? This looks just like the device next to the door in that room earlier. So that means this door is probably locked too. But still... Damn it! Are there any other doors? He had scarcely taken a step when... At the top of the stairs next to an ornate clock embedded in the wall, he saw a person. No! It was a girl. Proszę bardzo. No i mamy w końcu tę dziewiątą osobę, której mi brakowało. She looked to be the same age as Junpei. He froze, unable to look away from her face. He wasn't confounded by her beauty or something equally silly. No, there was another reason he couldn't take his eyes off the girl. Junpei had seen her somewhere before. He couldn't quite remember where, but he knew he'd met her before. Czyli mamy dziewczynę, którą podobno zna, skądś. The girl too stared at Junpei, similarly stunned. Her response suggested she'd seen him before as well. Zwykle jak kogoś widzimy, ale go nie poznajemy na początku, zwykle reagujemy w ten sposób, nie? Jakbyśmy mieli po prostu już koniec zatwardzenia. Huh? Without saying a word, Junpei walked slowly toward her. She didn't move. It was almost as though she was held in place by some sort of magic spell. As Junpei stepped out onto her landing, the spell broke. No sooner had he set his foot down than the whole ship shook a second time. The quake caught the girl unprepared and she fell, prosto w moje ramiona. Watch out! Moving on instinct, Junpei leapt to catch her, or so he thought. Aha. Oh. Spodziewałem się dziwnej pozycji, jak z panią szanowną Mikan, może kojarzycie z Dangana dwójki?
Her face was far closer than it should have been, mere inches from his own. Yeah. He was flat on his back and she had landed squarely on top of him. The girl seemed as confused as he did, and her face suggested she still hadn't fully recovered from seeing him. Czyli, jak dla mnie, z doświadczenia, strzelam pierwszego Medium Blasta, to będzie pierwsza ofiara. Znowu osoba, którą z jakiegoś powodu znamy, wyda nam się bliska, więc cyk, trzeba ją usunąć na początku, nie? Żeby wstrząsnąć emocjami. For a moment that seemed to stretch for a very long time, they stared at one another. The ship stopped shaking. Everything was quiet. Water could be heard from the bottom of the ship, lapping faintly at walls and ceilings, but eventually that faded as well. The silence was complete, a thick, muffling blanket. At last, the girl opened her mouth. Oh my gosh! Is that you, Jumpy? Jumpy? No właśnie. Jumpy? Her words echoed through Jumpy, okay, head, and suddenly his memory returned. Akane. Co? Ej, naprawdę to samo imię użyli? Jak to Akane? Znowu Akane, ale ona nie ma dużych walorów, nie jest mięśniaczką, ma inny kolor włosów, oczu, co jest? Why hadn't he realized it before? The girl was Akane Kurashiki. She and Junpei had been friends in childhood. They'd gone to elementary school together for 6 years, but what was she doing on the ship? Her soft eyes were only inches away from his own. He could feel the warmth of her face. Chyba nie tylko twarzy. Feelings he'd fought long forgotten began to work their way to the surface. He could feel his face heating up. At that moment... Aha, cześć Monokuma, alter Monokuma? What? What's that voice? This is... That guy in the gas mask! Hey, asshole! What the hell is this? Come on out here. I want to get a look at you. What do you mean to do to us? No właśnie, ale jaką grę? O co chodzi temu zero człowiekowi? Czy on jest mniej niż zero, czy więcej niż zero? Szanowni Państwo, tyle wystarczy na pierwszy odcinek, żeby trzymać się mniej więcej tych 50 minut na jeden epizod. Wiadomo, że chciałbym zobaczyć od razu, co jest dalej. Dlaczego złapał te osoby? Co on ma zamiar zrobić? I o co w ogóle chodzi? I czy na pewno, szanowna pani Akane, która teraz trochę inaczej się kojarzy mi, zdecydowanie? Tylko pamiętajmy, że jakby to było pierwsze, tak? Czyli 2009 rok, tutaj powstała ta gra, dopiero 2011 Dangan, nie pamiętam, który rok drugi Dangan, więc jakby tam ci sami twórcy użyli tego samego imienia. Wiadomo, że imiona mogą się powtarzać, tak? Ale mimo wszystko jest taki jakby dysonans teraz, tak? Widzę Akane i trochę inaczej sobie ją wyobrażam. Ciekawe, czy też lubi jedzenie. A tymczasem, jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco i już za 2 dni, i w sumie co 2 dni, będziemy dalej poznawać tę historię, zagłębiać się w nią bardziej, jak macie jakieś wskazówki. W sumie nie wiem, czy otrzyma tu jakichś wskazówek na razie, ale bardziej jakieś przemyślenia. To dawajcie, piszcie w komentarzach. Pamiętajcie, zero spoilerów, trzymajcie się, wielka piona i do zobaczyska. Cześć!